Witam Państwa. Moim Państwa gościem dzisiaj będzie Pan dr Daniel Koryś, Wojskowe Biuro Historyczne. Historyczne w Warszawie. Mamy rok 1918. I jak wygląda polska sytuacja wojskowa i jak to jest, że potrafimy stawić czoła za dwa lata napałnicy bolszewickiej? Skąd znalazło się wojsko i jak to wojsko w ciągu dwóch lat zostało zintegrowane? No to jest rzeczywiście prawdziwy cud, można powiedzieć, bo w 18 roku niepodległość to my mieliśmy tylko faktycznie na papierze, a tą niepodległość tak naprawdę trzeba było sobie wywalczyć z bronią w ręku i walcząc praktycznie ze wszystkimi sąsiadami. No był to wielki improwizowany wysiłek, tak to należy określić, który się udał. Udał się, bo w 18 roku zaczynaliśmy z około 10-tysięczną polską siłą zbrojną, którą Niemcy utworzyli po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, po tym jak legiony się rozpadły, mówiąc krótko, i były podzielone na Polski Korpus Posiłkowy Austriacki, Polską Siłę Zbrojną, czyli tę niemiecką część pod patronatem niemieckim organizowaną. To było zaledwie 10 tysięcy żołnierzy, ale była to znakomita kadra. Większość tych żołnierzy, podoficerów, była potem oficerami przyszłego Wojska Polskiego i tą kadrą, która tworzyła. A Armia Hallera? Plus, oczywiście, nie zapominam o tym. Plus oczywiście 30 tysięcy członków polskiej organizacji wojskowej. Mówię o tym, co było na miejscu w 18 roku w tym momencie. Ale rzeczywiście kadry były większe. Po pierwsze, że w armiach zaborczych służyło bardzo dużo Polaków. To były miliony ludzi powołanych do wojska na tak zwaną Wielką Wojnę. Plus w armii rosyjskiej po rewolucji lutowej zaczęto tworzyć zaczątki tego wojska takiego polskiego, już typ oddziałów polskich, korpusów polskich na wschodzie. Faktycznie pełen stan osiągnął tylko pierwszy korpus polski na wschodzie, a drugi i trzeci był w stanie zaczątkowym, ale to było około 40-50 tysięcy żołnierzy. Plus armia Hallera wspomniana, która faktycznie... Zapomniana po części, tak? No, po części zapomniana, ale jakże ważna. Ona dopiero w kwietniu, maju 1919 roku wróciła do Polski, ale faktycznie od razu weszła z marszu do walki w Galicji Wschodniej, walcząc z Ukraińcami. Zresztą wbrew zaleceniom Ententy, bo warunkiem Francuzów było to, że oni nam oddają wszystko, łącznie z kadrą oficerską, właśnie mnóstwo Francuzów przyjechało z tą armią, ale warunek był taki, nie można walczyć z Ukraińcami. Piłsudski to świadomie z pełną premedytacją ominął, no ale w lipcu 1919 roku, gdy zwycięska ofensywa polska dotarła do Zbrucza, Ententa wstrzymała. Powiedziała, że koniec, nie wolno przejść dalej, armia Hallera nie może walczyć na tym terenie. No i to też zatrzymało tak naprawdę ten moment, no nie chcę brutalnie powiedzieć, dokończenia zniszczenia zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej. One tam stłoczeni, ci Ukraińcy byli w okolicy Kamieńca Podolskiego, już praktycznie okrążeni przez Polaków z jednej strony, bolszewików z drugiej, a z trzeciej jeszcze przez białogwardzistów rosyjskich. Pytanie jest takie, żołnierze polscy z armii zaborczych, którzy strzelali do siebie. Jak to wyglądało w praktyce, że ci ludzie z armii zaboru, armii rosyjskiej, austro-węgierskiej, pruskiej, jak oni się dogadywali, tak? Animozje, to przecież oni byli inaczej szkoleni. W czasie wojny dochodziło do różnych rzeczy niekoniecznie miłych, jak to na wojnie. Jak oni potem stali w jednej jednostce, w jednym oddziale? Dużo tych animozji było na początku? Świetny przykład jest tutaj na przykład generała Lucjana Żeligowskiego, potem przykład znanej postaci. Jednej z pierwszych bitew ważnych legionów polskich, drugiej brygady żelaznej, karpackiej, właśnie w Karpatach tych marmarowskich, pod Mołotkowem w październiku 1914 roku. Po drugiej stronie dowódcą brygady w dywizji rosyjskiej był właśnie Lucjan Żeligowski, a więc po jednej stronie był Józef Haller, tak, a po drugiej stronie był Lucjan Żeligowski.
oficer, który był no, jednym z takich ulubieńców marszałka Piłsudskiego. Potem Piłsudski lubił oficerów z armii rosyjskiej, szczególnie tych z Wileńszczyzny się wywodzących, bo sam stamtąd pochodził. No i tutaj ten przykład pokazał, że, te, że tak powiem, to, że na rozkaz Żeligowskiego strzelano do legionistów w tamtym czasie, jakoś bynajmniej nie powodowało tych animozji. Ale to jest ten szczebel najwyższy. Na tym najniższym szczeblu były ogromne problemy. Pierwsza dekada tak naprawdę tego wojska, myślę, że dekada co najmniej, to był właśnie bardzo wyróżniali się ci oficerowie z armii zaborczych swoimi obyczajami, sposobem dowodzenia, wydawania poleceń. Często bardzo widomym znakiem, na to zwracano uwagę w dokumentach nawet personalnych, jaki był stopień znajomości języka polskiego u tych oficerów wywodzących się z armii zaborczych. Bo bardzo wielu właśnie wywodzących się z armii austriackiej mówiło z silnymi naleciałościami niemieckimi. Z kolei ci wywodzący się z armii rosyjskiej mówili z naleciałościami rosyjskimi. Tu przykład postaci, która w pamiętnikach występuje, pułkownika, obecnie generała pośmiertnie brygady Gwido Potena, którego swoją drogą bolszewicy zamordowali w 1940 roku. Gwido Poten wywodził się z armii austriackiej i on mówił bardzo słabo po polsku, co mu wyciągano, używał bardzo często słowa alzo, więc miał nawet taki przydomek, alzo potem. I te konflikty były mocne. To znaczy Austriacy czy Galileusze, jak ich nazywano, nie lubili się najczęściej z prawosławnymi, czyli z tymi wywodzącymi się z armii rosyjskiej. Najmniejszy problem był z armią niemiecką, bo po pierwsze, że ta kadra oficerska polska wywodząca się z armii niemieckiej była relatywnie najskromniejsza. W armii niemieckiej Polacy mieli poważny problem, żeby osiągnąć wyższe stanowiska. No to wynikało się ze świadomej polityki, przede wszystkim w Prusach prowadzone, gdzie no, nie dopuszczano Polaków do wyższych stanowisk. Ale główne konflikty były na linii właśnie Galileusze i prawosławni, względnie legioniści kontra wszyscy tak naprawdę. No, jeśli można powiedzieć tak naprawdę sensu stricto, wojskiem polskim od podstaw to byli legioniści, bo oni mieli tę proweniencję niepodległościową, oni się tym szczycili, zawsze uważali, że są ważniejsi, lepsi od tych pozostałych, nie z powodu wykształcenia wojskowego, nie z powodu właśnie tego, że zawodowo byli od nich lepsi, ale właśnie z tego powodu, że oni na tę wojnę wyruszyli jako Wojsko Polskie już 6 sierpnia 1914 roku. Dobrze, tu mamy już początek i mamy coś takiego. Druga Rzeczpospolita, słaby przemysł, ale jednak mimo wszystko coś się próbuje budować. Boom w lotnictwie, przez pewien czas niedocenianym, tak? Ale dopiero rozwój mamy i taki mityczny, tak? Po roku 38, po 37 Łoś i potem te wszystkie pomysły, które nie weszły. Mamy marynarkę wojenną, rozdmuchaną i w ogóle ponad miarę. Czy druga Rzeczpospolita to była jednorodna w sensie pomysłów strategicznych, pomysłów na wojsko, czy ścierały się tam różne trendy? Znaczy, rozumiem, że pyta Pan o doktrynę bardziej tak. Wojenną. No, historycy do dzisiaj się spierają, czy w ogóle w II Rzeczpospolitej pojęcie doktryna wojenna w ogóle istniała. Zdaje się, że nie. To znaczy nie było. Przeciwko komu się zbroiliśmy? No właśnie wynikało to trochę z tego, że szczególnie po 26 roku, kiedy jakby władza nad wojskiem stała zmajoryzowana przez Piłsudskiego, a potem jeszcze mocniej zmajoryzowana poprzez pewną polityczne jakby też umocowanie przez Edwarda Rydza-Śmigłego, zależało to po prostu od jakby woli przede wszystkim Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i Ministra Spraw Wojskowych. Piłsudski jakby, znaczy w ogóle nie tylko Piłsudski, bo jeszcze przed zamachem majowym ukuto pewną myśl, która można powiedzieć, że stanowi kanon polskiej doktryny wojennej. A ta myśl była taka, że w wojnie przeciwko Rosji i Niemcom, razem walczącym przeciwko Polsce, my nie mamy najmniejszych szans. I jakby to w praktyce się znakomicie dla nas niestety sprawdziło w 1939 roku. A więc to już ukuto przed 1926 rokiem i to funkcjonowało. To znaczy nie prowadzono żadnych nawet gier wojennych założeń wojny dwóch dużych naszych totalitarnych sąsiadów przeciwko Polsce.
stąd też może i taki efekt 1939 roku, że nie było po prostu nawet to rozpatrywane. Wydaje mi się, że przełożeniem też tego, tego kanonu, tej, powiedzmy zaczynu do tej doktryny wojennej, albo powiedzmy głównego punktu, który funkcjonował, no była też kwestia tych rozwiązań politycznych, które Piłsudski wprowadzał w życie i które zalecał Beckowi jako swojemu najwierniejszemu uczniowi do realizacji, a więc stosunków bilateralnych, czyli rozwiązań bilateralnych na zasadzie i z Niemcami, i z Rosją, a więc czy z Rosją Sowiecką. A więc układ o nieagresji najpierw z Rosją Sowiecką, potem układ o nieagresji z Niemcami, to miało nam wybudować ten bilans, czy ten bufor czasowy, żeby Polska mogła przynajmniej rozwinąć tą armię do takiego poziomu, rozbudować, żeby chociaż z tym jednym z tych sąsiadów móc się zmierzyć. Dobrze, skąd sprzęt miało wojsko? Sprzęt, no to zależy, no bo to jeśli popatrzymy na cały okres. Na cały okres. No. To jest, po roku 30 już miało swój sprzęt, tak? Tak. Od roku 18 do roku 30? Zbieranina. To była zbieranina, głównie misje wojskowe. No tych misji wojskowych było parę, które w okresie wojny z Rosją bolszewicką wyjeżdżały. To były misje zakupowe. Główna misja oczywiście we Francji to generał Pomiankowski, potem generał Romer, potem Rozwadowski, szef sztabu generalnego. Oni jechali. Co, no, Francuzi, trzeba przyznać z ręką na sercu, powiedzieć, my do Francji mamy dużo żali, często takich, często nieuzasadnionych. My wychodziliśmy z założenia... Za 40 rok bardzo, bardzo nieuzasadnione. Za 40 rok to mi sami sobie... Za 39 bardzo nieuzasadnione. Tak? My nie potrafiliśmy niestety nigdy naszego sojusznika i mamy ten problem, uważam, dzisiaj z Ameryką na przykład. Nie potrafimy z sojusznikiem normalnych relacji nawiązywać. Nie mówiąc o tym, że nie potrafiliśmy Francuzów odpowiednio odczytać, jakie są ich nastroje do tego. My niestety bardzo optymistycznie myśleliśmy, że oni zrobią dla nas wiele. Ale ten sprzęt był głównie z Francji. On był z tych zapasów oczywiście pierwszowojennych, no bo wiadomo, że na rozbudowę armii tych alianckich, ten sprzęt, przemysł został wprowadzony na tory wojenne, dużo produkował i tego bardzo dużo po prostu zostało. Zostało bardzo dużo amunicji, dużo dział, dużo karabinów, to nam oddawano. Ale ten sprzęt był różnorodny, był zewsząd. Łącznie z meksykańskimi siodłami dla kawalerii, które z Ameryki gdzieś tam do nas trafiały, z włoskimi, japońskimi karabinami, to znaczy brano wszystko w gruncie rzeczy. No była to katastrofa dla kwatermistrza, który miał potem załatwiać dla tego części zamienne, amunicje. Był to poważny problem na pewno w czasie wojny z Rosją bolszewicką w 1821. A więc sprzęt różnorodny. Po 31 dążeniu Piłsudskiego, po tym jak został generalnym inspektorem i ministrem spraw wojskowych, było doprowadzenie do unifikacji tak naprawdę. Czyli po pierwsze stawiano na to, żeby produkować ten sprzęt w kraju dla wojska, czyli polskie karabiny, podstawa i armaty, żeby od nas pochodziły, polska amunicja. Oczywiście nie we wszystkim się udało to zrealizować, szczególnie artyleria przeciwlotnicza jest tego znakomitym. Została zakupiona w Szwecji przed samym wojnem, ale poważny problem, licencja Boforsa. Tak, ale poważny problem był z produkcją amunicji na przykład do artylerii przeciwlotniczej, zapalniki czasowe. To już była precyzyjna robota i często brakowało surowców na przykład. Tych, które używano do produkcji artylerii przeciwlotniczej, dlatego też było po prostu mało tego zapasu MOP dla artylerii przeciwlotniczej. A po 30 roku, no właśnie, no po 30 roku własny sprzęt, czyli rozwijanie własnego przemysłu wojennego. Od 36 roku z tą pożyczką francuską zrambuje ten procent tej pożyczki, tam był celowo wpisany na rozwój przemysłu wojennego, no ale zakupy. Musiały być zakupy prowadzone, no właśnie, no, układ w Rambuie jakby no, był podstawą. Spowodował też, że kupiliśmy dwa niszczyciele no, a to, i trzy okręty podwodne. To niestety za duże pieniądze, to też trzeba powiedzieć. Było jednak kupić więcej armat, więcej karabinów, więcej czołgów niż coś, co tak naprawdę oddano w
w 1939 roku... Trzy do Anglii, a dwa pod bomby. Dokładnie. Ale nawiązując do współczesnych, tak, z nieudaną budową okrętu, który nazywa się Gawrono-Ślązak, to jednak ta druga Rzeczpospolita wybudowała kilka okrętów, tak, małych trałowców, tak. Bo małych, ale jednak nie mając przemysłu, dopiero tworząc ten przemysł okrętowy, należy uznać, że druga Rzeczpospolita kilka ciekawych rzeczy miała. Łoś, fakt, że PZL-24, tak, który może nowoczesny nie był, ale był przede wszystkim eksportowy. Ale w fazie projektów było bardzo dużo ciekawych prototypów, które gdyby weszły do produkcji, to mogłyby, że tak powiem, technologicznie nas postawić w rzędzie najważniejszych graczy militarnych, a szczególnie jeśli o lotnictwo chodzi. Czy to nie jest tak, że polscy decydenci wojskowi i polityczni za późno zauważyli problem, że lotnictwo będzie rzeczą decydującą na... No był, tak, to na pewno. Poważnym problemem była też jakby organizacja w ogóle instytucjonalna Dowództwa Lotnictwa. Sztab lotniczy, departament w ministerstwie, często zaplątane kompetencje pomiędzy sobą. To powodowało też jakby wydłużenie procesu często zamawiania tego sprzętu, czy realizowania zamówień, czy choćby nawet realizowania tych prototypów, żeby one przeszły z fazy drewnianego projektu do tego, co się wzbije w powietrze. Więc to było skomplikowane, ale bez dwóch zdań należy powiedzieć, że II Rzeczpospolita wykona ogromny forcing, jeśli chodzi o to, co dokonała w dziedzinie militarnej. Ja jestem osobiście zdania, że gdyby ten plan rozbudowy i modernizacji armii, który zainicjowano faktycznie w 1936 roku, który to jest ogromne dzieło Śmigłego Rydza i generała Stachiewicza i całego tego kompleksu oficerów ze sztabu głównego, którzy ten plan jakby wymyślili i urealnili, gdyby to dać możliwość czasową, gdyby ta wojna nie wybuchła w 1939, a 1945, 1946, 1947, nasza armia byłaby o wiele nowocześniejsza na pewno, jeśli chodzi o sprzęt. Pytanie zasadnicze, czy dalej by była tą armią w sensie doktrynalnym na tym poziomie, jakim była w 1939 roku. Kończymy, bo możemy tak rozmawiać i rozmawiać. To mam takie pytanie, właściwie mam nawet teorię na to, ale nie wypada mi jej powiedzieć, czy Polska współczesna myśl wojskowa w ogóle wykorzystuje sytuację z II Rzeczpospolitej i błędy popełnione przy organizacji obrony 1939 i przy organizacji wojska? Mam poważne wątpliwości co do tego. Aczkolwiek powinna czerpać z tego garściami tak naprawdę. Ale na ile znam jakby teoretyczne dokonania naszych oficerów z Akademii Sztuki Wojennej, wiem, że pracuje tam profesor Tym, który jest wybitnym znawcą wojskowości II Rzeczpospolitej i on jakby ten kaganek tam oświaty niesie, aczkolwiek no, wydaje mi się, że niekoniecznie jego koledzy adaptują, a niekoniecznie też przede wszystkim politycy to wiedzą, a to jednak oni decydują, czy wojna będzie, czy nie będzie, jakie rozwiązania i kierunki będą wybrane. Czyli możemy przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że sytuacja II Rzeczpospolitej i końcówka jej żywota nikogo nie nauczyła w czasie współczesnym teraz. No niestety, to jest taki wniosek, który oczywiście no, trudno powiedzieć expressis verbis, że tak będzie. Jesteśmy jednak w trochę innych realiach. Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Pytanie zasadnicze, czy ten słynny paragraf 5 zadziała, gdyby doszło do sytuacji kryzysowej, czy będziemy mieli tak, że dalej będziemy żyli tylko wyobrażeniami, co się stanie, gdy dojdzie do na przykład agresji rosyjskiej na Polskę. Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. To dopiero jakby weryfikuje moment wybuchu wojny, ale na pewno trzeba moim zdaniem zakładać wszystkie możliwe scenariusze. To jest to, czego nie zakładano przed wojną. Myślano tylko, że scenariusz jest jeden. My jesteśmy w sojuszu, mamy gwarancję, to automatyzm zadziała w gruncie rzeczy, mamy obietnice polityków zaprzyjaźnionych. Myślę, że należy brać pod uwagę każdy czarny scenariusz w tej sytuacji. Jak Państwo widzicie, z panem doktorem można rozmawiać i rozmawiać, ale czas w telewizji to też pieniądz. My dziękujemy bardzo panu doktorowi za przybycie. Dziękuję bardzo. Myślę, że przy okazji jeszcze jednej konferencji związanej ze stuleciem lotnictwa pan doktor odwiedzi nasze studia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, do widzenia.